Jego bolesnej męki, dla 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 Jego bolesnej męki, zbliża się zdrowa wola, Bóg zachodź. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. To może być tak. Więc po raz słyszałem też Państwo. Pośmiejmy się też z tego, co mówiłem, ale przyśmiewa też, niech to będzie nauka dla nas. Proszę sobie Radę Maryję, chwilę. Proszę uprzejmie, Radę Maryję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czcigodny ojcze Tadeuszu, ja za wszystko serdecznie dziękuję, co ojciec czyni, ale sprawa jest bez precedensu. Ochrona środowiska, o której pisałam wiele i zwróciłam się do społeczeństwa zeszłego roku, dzisiaj zginę wskutek zapalenia ostrego oczu. Wszystkich narządów zginiemy, 3 osoby. Ja zwracam się o pomoc natychmiastową. Ja jestem rozpatrzona. Podaję numer 206-278 Poznań. A ci, co nie mają telefonu, proszę na pocztę, Urząd Pocztowy 50 Poznań, Osiedle Przyjaźni 116, 60-686 na pocztę Ryszanka. Mój numer jeszcze powtarzam, 206-278. To, co się dzieje tutaj, to moje przyczynia, odebranie wszelkich praw ludzkich. Tutaj tak straszliwa ilość samochodów zabija ludzi. Ja jestem jedną z ofiar. Pisałam, mówiłam 5 lat z ekologami, to oni tu tak samo. Nie ma żadnej odpowiedzi. Mówicie o miłości Boga bliźniego. Ja teraz rozpaczy dzwonię, mając 1 800 000 renty. To jest niedopuszczalne. Wołam do chemików Poznania, do lekarzy, do prawników. Koniecznie zainteresujcie się sprawą. Lesiska zabija, potem parki, potem tysiące pod oknami. Wszystko wyczerpane, wszystko po ludzku wyczerpane. Nie ma działania władz świeckich ani kościoła. Biskupi się w to włączyli. Mam podziękowania i mówią, że świadomość ekologiczna zerowa, że sprawa szaleńca. Ludzie nadmiernie zbierają, to mówi organizacja międzynarodowa. Za to zamieszczenie tak potworne, profesor Kozukowski. Pit, 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 pit
Niemczech nie mówią o tym, jak na bliźniego się zeszła. Keep it.
I'm